Dlaczego Polsce zabraknie prądu? Witajcie! Polska z roku na rok potrzebuje coraz więcej mocy, na co może wskazywać jej średnie zużycie. Jest to oczywiście uwarunkowane rozwojem cywilizacyjnym, bowiem im bardziej państwo jest rozwinięte, tym więcej energii zużywa. Na pierwszym miejscu na świecie są oczywiście Chiny z wynikiem 7 225 500 GWh. Natomiast nasz kraj w tym zestawieniu zajmuje 26 miejsce. Więc jak sami widzicie, nasze zapotrzebowanie jest całkiem duże i nie możemy go zmniejszyć, jeśli chcemy się dalej rozwijać. Problem polega jednak na tym, że nasze elektrownie są przestarzałe i w większości czerpiemy prąd z węgla, od którego teoretycznie mamy odejść do 2050 roku. Z pewnością nie napawa optymizmem też fakt awarii największych polskich elektrowni, a już zwłaszcza tej w Bełchatowie, która akurat w momencie powstawania tego materiału ma gigantyczny problem, bowiem w poniedziałek, 17 maja, usterka spowodowała utratę łącznej mocy z 5100 MW na 3900. Biorąc pod uwagę, że elektrownia odpowiedzialna jest za 20% zapotrzebowania energetycznego Polski, sytuacja była naprawdę poważna i odczuwalna w całej Europie, ponieważ ta jest połączona w jedną sieć elektroenergetyczną. Dlatego nawet w takich krajach jak Turcja czy afrykańskie Maroko mogły minimalnie przygasnąć na chwilę żarówki. Obecnie bez pomocy Niemiec i kilku innych państw w wielu polskich miastach zgasłoby teraz światło. Niestety muszę Was zmartwić, ale do podobnych sytuacji może dochodzić coraz częściej, a cena prądu poszybuje do góry. Tak więc jak kształtuje się energetyczna przyszłość Polski? Co możemy zrobić, żeby uratować nasz kraj przed blackoutem? No i jak przejść transformację energetyczną? Na te nurtujące pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć w dalszej części tego materiału. Zatem zapraszam. Pragnę Wam wszech i wobec oświadczyć, że właśnie wystartował drugi sezon na Globaliście, w co jeszcze sam nie mogę uwierzyć, ale tym razem jest to już prawda i nic nas już nie zatrzyma. Możecie się spodziewać zupełnie nowych materiałów oraz ich lepszej jakości, a oprócz tego sami będziecie mogli uczestniczyć w procesie ich produkcji, ale więcej na ten temat już za niedługo. Co więcej, po tym odcinku zapraszam Was na zupełnie nowy kanał Global Squad, gdzie wraz z zespołem będziemy robić dziwne i nietuzinkowe eksperymenty w przystępnej, rozrywkowej i dynamicznej oprawie, po prostu dobrze się przy tym bawiąc. W pierwszym odcinku zadbaliśmy o polską produkcję energii, tworząc panel słoneczny z cytryn, a właściwie to baterię, którą spróbujemy naładować telefon. Link znajdziecie w opisie i na ekranie, ale także pod koniec odcinka. Pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji na Globaliście i Global Squadzie, żeby nasz skład się rozwijał i podbijał kolejne nieznane nam jeszcze lądy na YouTubie. A, no i długo przez Was wyczekiwany Globalista Gaming też już właśnie lada moment wystartuje, więc będzie się bardzo dużo działo. Ja życzę Wam miłej niedzieli oraz przyjemnego seansu. Przejdźmy już do odcinka z naszym jakże znanym Ahoj! Węgiel to główne źródło energii, jaką wytwarzamy w naszym kraju. Łącznie na terenie Polski jest kilkaset tradycyjnych elektrowni węglowych, które pokrywają 70% naszego zapotrzebowania energetycznego. Problem polega jednak na tym, że duża część z nich jest naprawdę leciwa. Średni wiek elektrowni konwencjonalnych w naszym kraju to 47 lat, co wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To też powoduje, że wiele z naszych elektrowni musi przejść konserwację i renowację, ponieważ może w nich dochodzić do ustawienia, a te w efekcie wpłyną na rentowność tych konstrukcji. Na portalu 300gospodarka.pl możemy wyczytać, że na podstawie analiz ekspertów, kiedy większość z polskich elektrowni zacznie niedługo przynosić straty. Ma to nastąpić średnio w perspektywie od 4 do około 8 lat. A dodając do tego fakt, że już teraz regularnie musimy importować prąd od naszych sąsiadów, tak można powiedzieć, że nasza obecna sytuacja energetyczna jest naprawdę tragiczna i tylko dynamiczne zmiany mogą nas uchronić przed zagrażającą nam zapaścią energetyczną oraz gigantycznym wzrostem cen, którego prognoza wygląda w następujący sposób. Naszą największą elektrownią jest elektrownia Bełchatów, która ostatnio boryka się z poważną awarią, która odczuwalna była nawet w Afryce. W końcu nie ma co się dziwić. Jest to jednostka prądotwórcza, która w rankingu największych elektrowni świata pod względem mocy ulokowana jest wśród pierwszej dwudziestki, dorównując jednym z najpotężniejszych elektrowni atomowych. Ten jeden obiekt dostarcza 20% energii, jaka produkowana jest w Polsce. To naprawdę bardzo dużo.
W wyniku ostatniego awaryjnego wyłączenia stacji rozdzielczej w Rogowcu przestało działać 10 z 11 bloków elektrowni, a do jakichś mniejszych incydentów dochodzi tam wbrew pozorom częściej niż mogłoby się wydawać. Dodając do tego nieopłacalność, która wyniknie z kar środowiskowych oraz rosnących kosztów produkcji, tak jak już wcześniej wspominałem, elektrownia już w 2027 roku ma przestać być opłacalna, podobnie jak duża część naszych fabryk elektryczności. Co więc można zrobić z tym fantem, żebyśmy mogli uratować naszą sytuację energetyczną? Planów jest naprawdę sporo, ale my skupimy się na tych, które mają być realizowane w niedalekiej przyszłości oraz trochę na tych nieco bardziej abstrakcyjnych, które można kiedyś ewentualnie wdrożyć w życie. Jednym z priorytetów dla Unii Europejskiej jest zneutralizowanie emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. To jeden z głównych celów, jakie przyświecają przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Niestety nas jako Polskę nie stać na ten trudny do zrealizowania plan, bowiem łączny koszt przejścia na zieloną energię to nawet 750 miliardów dolarów, czyli więcej niż nasze roczne PKB. Obecnie nasi rządzący zakładają, że miks energetyczny w 2040 roku będzie wyglądał właśnie tak, jak widzicie. Największa zmiana przewidziana jest na około 2030 rok, a konkretnie według wstępnych planów przypadnie na 2033 rok. To wtedy w Polsce ma zostać uruchomiona pierwsza elektrownia atomowa. Jeszcze do niedawna propozycji lokalizacji było kilka, jednak obecnie najbardziej wzmożone prace badawcze na ten temat dotyczą Żarnowca i Lubiatowa Kopalina. Rozpatrywane są także miejsca pod kolejne elektrownie w innych częściach Polski, bowiem plany rządu zakładają budowę 6 reaktorów atomowych. Jedną z proponowanych lokalizacji, jak wynika z informacji przekazanych przez pełnomocnika rządu Piotra Naimskiego, jest Bełchatów. Natomiast trzecia elektrownia mogłaby powstać z kolei w Pątnowie koło Konina. To właśnie atom w głównym stopniu ma przyczynić się do transformacji energetycznej, bowiem już na samym początku ma odpowiadać za nawet 1/3 energii wytwarzanej w Polsce, a docelowo będzie to nawet 50%. Nie jest to najwyższy wynik, ale ulokuje nas w światowej czołówce tuż nieopodal Francji, gdzie ponad 70% elektryczności pochodzi z atomu. Obecnie jednak Niemcy buntują się przeciw elektrowniom atomowym w Polsce z uwagi na to, że boją się ryzyka skażenia radioaktywnego. Następnym ważnym składnikiem w procesie transformacji energetycznej będzie energia wiatrowa. Tutaj plany są bardzo ambitne, bowiem już w 2040 roku wiatr ma odpowiadać za ponad 15% naszego zapotrzebowania, a już teraz jest to około 8%. Takiego wyniku nie spodziewano się nawet w tej szacowanej przez nasze władze strukturze energetycznej na obecne lata. Ba, 15% w 2040 roku może być mocno niedoszacowane, jeśli na Bałtyku zostanie zrealizowany projekt farm wiatrowych offshore. Według założeń wielkich potentatów energetycznych suma wyprodukowanej energii z polskiego brzegu ma wynieść 7560 MW, czyli nawet ponad 30% polskiego zapotrzebowania na prąd. To natomiast dałoby nam miejsce wśród europejskich liderów w tej dziedzinie, takich jak Dania czy Wielka Brytania. Kolejnym ważnym elementem ma być też renowacja i przerabianie obecnych infrastruktury węglowej. Otóż możliwe jest także wykorzystanie węgla w sposób ekologiczny. Jednak żeby tego dokonać, elektrownia musi wdrożyć specjalne systemy ekologicznego spalania węgla. Takie przedsięwzięcia nazywamy czystymi elektrowniami węglowymi. Przykładowo wykorzystywane są tutaj takie technologie jak IGF. W uproszczeniu technika ta wykorzystuje część wychwyconej emisji gazów ze spalania do dodatkowego wyprodukowania energii elektrycznej. Do tego dochodzi też inna, bardzo ceniona technologia czystego spalania, nazywana IGCC. To w niej zgazowuje się węgiel, a otrzymany gaz służy do napędu turbiny. Opadowe ciepło wykorzystywane jest do dodatkowego pozyskiwania energii. W Polsce stosuje się też system CCS, który wychwytuje CO2, ograniczając liczbę szkodliwych gazów przedostających się do atmosfery. Jednak takie rozwiązania nie eliminują w pełni gazów cieplarnianych, aczkolwiek znacznie je redukują. Dlatego mają nam ułatwić przejście przez transformację energetyczną. Czas teraz poruszyć jeszcze możliwe do wykorzystania w przyszłości w Polsce technologie wytwarzające energię. Całkiem spore szanse mamy jeszcze w przypadku fotowoltaiki. Chociaż nie leżymy na równiku, tak mimo tego energia ze słońca w przypadku Polski jest na tyle efektywna, że można z niej czerpać naprawdę wymierne korzyści. Już teraz Polska jest na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem rozwoju fotowoltaiki, a to w efekcie następnych lat może nas ulokować wśród 15 największych producentów energii słonecznej. I choć na chwilę obecną wyprzedza nas jeszcze Ukraina, tak sytuacja się diametralnie zmienia, co można zobaczyć na wykresie pokazującym liczbę montowanych paneli. Kolejnym składnikiem
czynnikiem umożliwiającym nam przejście przez ten energetyczny problem może być geotermia, która ma predyspozycję do tego, żeby częściowo ogrzać i zasilić część polskich miast, eliminując dotychczasowe konwencjonalne i nie do końca efektywne metody, takie jak palenie w kominach. Polska, podobnie jak inne kraje Europy, posiada naturalne baseny, wypełnione wodami geotermalnymi o zróżnicowanych temperaturach od 20 do 80 stopni Celsjusza, a w skrajnych przypadkach do 100 kilkudziesięciu stopni. Nasze zasoby są podobne jak te, jakie posiada Hiszpania czy Wielka Brytania. Wprawdzie nie zasilimy nimi większej części Polski, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku Islandii czy Kenii, ale mogą nam one umożliwić częściowe pozbycie się smogu w naszych miastach, a przyszłe plany zakładają liczne odwierty, które przybliżą nas do tego celu. Niestety, ale wszystkie zmiany i brak rentowności obecnych elektrowni mocno odbije się na kieszeni Polaków, bowiem ceny prądu będą drastycznie rosnąć z roku na rok, prawdopodobnie nawet najszybciej w Europie. W samym tylko 2021 roku cena ma być podniesiona o 10%, a to dopiero początek naszych kłopotów. W końcu chyba nie chcielibyśmy, żeby zabrakło prądu w naszych domach, dlatego czekają nas liczne i niestety nie tanie zmiany. A warto mieć na uwadze, że nasze ceny prądu, jak i jego wytwarzania, są jednymi z najwyższych w Europie, a to nie daje dobrych perspektyw. Czas pokaże, czy uda nam się przejść transformację energetyczną w taki sposób, aby nasz potencjał rozwojowy nie został zatrzymany. W końcu energia to kluczowy składnik dalszego postępu polskiej gospodarki. Okej, to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na nasz nowy kanał Global Składu, ponieważ to tam zasilimy telefon dzięki cytrynom. Na dniach na Globaliście pojawi się też jeden z pierwszych odcinków nowego sezonu, w zupełnie świeżym i unikatowym formacie, ale to dopiero początek zmian, więc tak jak Wam obiecywałem, będzie się działo. Trzymajcie się, cześć!